Cześć, witam Was serdecznie w kolejnym odcinku z The Sims 3 z naszą idealną mamą, która tutaj już jest w zaawansowanej ciąży. O, właśnie, Chase ma urodziny, jej! Także zobaczymy, co dzisiaj będzie. Raczej imprezki chyba nie zrobimy, bo on idzie do pracy. O, i koty mają urodziny. O nie, staruszkami zostaną. Takie to smutne. Tak, a my tutaj właśnie miałam patrzeć na ten brzuchol, że chyba, kurczę, będą bliźnioki. Chyba zresztą chciałam, a nawet chciałam trojaczki, bo wiecie, wtedy już byłoby z głowy piątka dzieci i te sprawy. A może piąte dziecko sobie adoptujemy? To też zadziała, że... Chyba też zadziała wtedy. Taką mam nadzieję przynajmniej. Chase idzie zaraz do pracy, więc niech on szybko idzie, siku. A ona no dobrze, posprzątaj, posprzątaj, bo jest bajzel. Widzę, że dziecko nam stało i będzie szło do szkoły za 2 godziny, więc też by się przydało troszkę ogarnąć tak na szybkiego. Jakiś prysznic. I tutaj drugi nam też wstał, ale on to bardziej jeść. Aha, w piasku się idzie bawić zimą. Mój drogi, weź lepiej zjedz śniadanko. Co te kotki nasze? Czemu ty jesteś dalej smutny? Przeszkadzałam wam się bawić. Tak nie może być. Bo coś nie możesz ogarnąć tej pralki. Dzisiaj. Tak, właśnie widzę, no. Dobra, wiesz co? Daruj sobie. Czy dzieci już idą do szkoły? Idą. I poznaj nowych przyjaciół. I ty też. Poznaj nowych przyjaciół. A ta dalej idzie sprzątać. Daj sobie już siana. Naprawdę. Przyjdzie sprzątaczka, ona to zrobi. Ty jak już tam się wdrapałaś na tą górę, to idź sobie po prostu skorzystaj. Aha. Bo my tutaj mamy dziurę taką. Okej, Chase w sumie dosyć wcześnie skończył swoją pracę, więc można nawet kogoś zaprosić, może. Może zaprosimy, bo przyniosą żarcie, wiecie. pokojówka nam wywiesiła pranie na ten mróz, więc spoko. Ale to dlatego, że nie mamy suszarki, więc w sumie to logiczne całkiem. Aha, bo ja cię chcę zamienić prysznic. To najpierw niech cię żona przywita, a potem weźmiesz prysznic. No. Chase, ogarnij, że wróciłeś. Przy okazji się przebierzesz z tego dziwnego stroju. Zobaczymy, czy... O, ona tu w ogóle chciała pograć w szachy, bo... Więcej kupiłam. Dobrze, że może sama grać. Bo nie zmieściłam długiego krzesła. I teraz w ogóle wszyscy chcą nagle grać w szachy, prawda? Bo kupiłam dziecku szachy, to wszyscy chcą. Masakra. Bo ten nasz kot... Oj. Zróbmy... urodzinowe. Zbiórki na kampanii to dopiero przed nami. Strój swobodny. I zaprosiłem wszystkich współpracowników i przyjaciół. Tak zrobimy. Może przyjdą jakieś jedzonko. Przyniosą, znaczy się, jakieś jedzonko. Ale widzę, że nie przynoszą jedzenia. Trochę szkoda. Tak, liczyłam na darmową wyżerkę. Ale nie ma tak dobrze. Czemu? Zostaw... nim się zajmuje ten. Czemu nie mogę nic robić z tymi ludźmi? Co za bezsens. Chodźcie. O, ktoś, widzę, zmienił muzę. Ale on się nie może oderwać od tego. Zobaczcie, ja mu to skreślam mocno. Halo. Chodźcie tutaj na tą rodzinę, ludzie. A ty możesz potem podać gorące napoje. Daj jeszcze jej. O nie, wszyscy teraz na nas do mnie rodziny. Kotel też. No bo on się nie może zestarzyć przez te koty. Nie, na bank się wszyscy zwiesili, nie? A nie, dobra, jest, idzie. Będzie kryzys czy nie będzie kryzysu?
Chase jest już prawdziwym dorosłym, przynajmniej przez większość czasu. Będzie musiał pomyśleć o wybraniu kariery i założeniu rodziny, dopóki jest jeszcze na to czas. No, on już dawno pomyślał o rodzinie. Widzę, że mu się włosy zmieniły, więc... Kryzysu nie ma, także spoko. Proszę zmienić te włosy. Aha, no można i tak. A może być tak, zjadła se torta? Podałaś te napoje w końcu, kobieto? Doczekają się te goście? Dobra, Chase wrócił do siebie, czyli do swojej fryzury. O, świetnie, jeszcze nam się dziecko na przyjęciu rodzi. Po prostu idealnie. To może już nie jedziemy do szpitala, będzie takie widowisko na urodzinach. Pięknie po prostu. A to muszę już iść, tak. Trzeba spieprzać, bo tutaj się dzieje coś, tak? Przynajmniej im się impreza podobała. Uwielbiam tą panikę. Uwielbiam to. I te wrzaski. Masakra! Dziewczynka! No to co, może nazwiemy Hermionę, jak mamy Harry'ego? A co? I to się wylosuje ekscentryczny... O Jezus. Niespokojny sen. Bym jej to wymieniła na coś. Na przykład... na roztrzepaną. A czy my nie mamy już jednego roztrzepanego Sima? Tak... mi się kojarzy. Ale okej, niech będzie. Zaryzykuję. Najwyżej będą mieli tą samą cechę. No, zdarza się. Jak to tylko jedno? No, już myślałam. Serio, już się przeraziłam, że tylko jedno dziecko, a nie taki był plan, nie? Chłopiec. Hardin, tak? To chyba tak się pisało? Hardin, czy... Nie mam pojęcia, jeśli popełniłam błąd, to trudno, będzie miał tak na imię i tyle. Śpioch i uwielbia zimno. No dobra. Niech mają tą samą cechę, bo się urodziły zimą. I mi to pasuje. Chryste panie, Hilary. Hilary nie, bo to tak męsko brzmi, może... Hortensja? Hortensja? Mam nadzieję, że dobrze to napisałam. Ja mam z tym problemy. Boże, już przeraziłam się, że czwarte. Patrzcie, uwielbia zimno, uwielbia przyrodę. Dobra, wszystkie będą uwielbiały zimno. Trojaczki to trojaczki. Oh my god, mamy troje dzieci! Pomarańczowy... hamburger z serem i klasyczna. Ciekawe, że niemowlaki już wiedzą takie rzeczy, nie? Jest roztrzepana. Tutaj mamy czarny, smażona kanapka i klasyczna. A tutaj mamy co? Żółty, łosoś z rusztu i latynoska. Czy któraś nie była tutaj ekscentryczna? Nie, to tylko mi się wydawało. No to dobrze. O rany, trojaczki, co ja teraz zrobię? Znaczy, chciałam mieć trojaczki, ale mimo wszystko wiedziałam, że to nie jest aż tak możliwe. No dobra, zapisałam sobie to już i... Oh my god. Trzeba chyba... Patrzcie! Ale co, wszystkie trzy przyszły w tym jednym? Spoko. Dobra. Napełnij. Aha, nie mamy już wybornego jedzenia, no trudno, to napełnij tym. Mam nadzieję, że dzieciom się spodoba. Ktoś tu chce zostać światowej sławy chirurgiem. To poważne marzenie. Powiem szczerze, że ja lubię tą karierę, więc to jest niewykluczone. A ty co chcesz? Gitarę kupić. A to artysta. Kogo ty chcesz prosić o historię na dobranoc? Co to za typ jest? On chyba się nimi zajął w czasie, gdy my pojechaliśmy, więc... całkiem sympatycznie z jego strony tak naprawdę? Zostaw na razie to dziecko. O matku, jak wy sobie poradzicie? Jak wy sobie poradzicie z trójką dzieci? Dobra, bo jedno trzeba odłożyć, żeby się pojawiły kolejne dwoje, tak? Dobrze. Gdzie jest twoje dziecko? Ona jest strasznie zmęczona. Dobra, niech idzie spać. Ej, kusi mnie to, wiecie co? Jakie ono ma cechy?
Jest geniuszem. A wiecie co? Dam jej to. Tak. Jest dosyć wcześnie, ale ja jej to dam. Bo ona jest geniuszem i... Nie wiem, wydaje mi się, że... Patrzcie, on mu chyba faktycznie poczytał na dobranoc, ej. Kim jest ten typ? To jest tu jakiś kumpel? Chyba z pracy jakiś, nie wiem, weź mu jakoś może podziękuj. A ty musisz koniecznie coś zjeść. I iść spać. Póki możesz. Ojciec też taki zmęczony, daleki znajomy. Może jeszcze poprawią się te relacje? No i dobra, weź wyproś wszystkich. I nie będę się teraz zajmować tymi dotacjami, bo oni są padnięci, a przecież muszą dziećmi się zajmować. O, w edukacji to on chyba jest znajomym... jednak Cheryl. Oh my goodness. Mamy 7 simów, tak? 2, 4, 6, 7. Ale fuwie pas prawie. Oj, tu już się zaczyna dziać. O, już się zaczyna dziać. Trzeba wstawać. Które to płacze, bo nie widzę. Teraz będą poszkodowane też starsze dzieci, niestety. Ty mała, wstajesz czy jeszcze nie wstajesz? To idź do kibelka w takim razie, Cheryl. Jak zdążysz? O, chciałbyś się zaprzyjaźnić z Kosmitą. No, ty już tam lepiej uważaj, bo ja nie chcę mieć jeszcze niezaplanowanego jednego dziecka kosmicznego, więc no. Bardzo proszę. Dzieci muszą w ogóle dzisiaj odrobić lekcję, ja muszę pamiętać o tym. O, matka chrzestna trojaczko wysyła każdemu z nich pocztą tajemniczy prezent. Podobno zabawki mają tajemnicze moce, które odblokują się, gdy dzieci nawiążą z nimi relacje i zaczną dorastać. Odbierz pocztę, aby umieścić prezent wyposażenia trojaczków. Ale w ogóle fajnie to tak, trojaczki. Jak tam tatuś? Tatuś potem niech odłoży małą do końca. W sumie jego chyba już nie będę na razie kładła, po prostu on się wcześniej położy. No, po prostu się wcześniej położy, a te napoje są jeszcze dobre. Sama bym się napiła takiego pysznego napoju. Dobrze, ty sobie odeśpij troszkę. Ty już widzę, tutaj się wstajesz ogarniać. Ty mała też byś mogła zaraz wstać. A zresztą jak wstaniesz, to sobie sama poradzisz. Zjesz sobie może placek dyniowy. Ojciec, najadł się, bo już też trzeba wstawać. Znaczy, zaraz trzeba będzie zmienić pieluchy dzieciom. Widzę. Dobrze myślę? Nie. On po prostu chyba jest samotny. Tak, chcę wyszczotkować kota, zobaczymy, czy będzie na to czas. Wspólne nocowanie z kimś. W sumie pokaż tych twoich znajomych. Masz słabe relacje, wiesz? Musiałbyś chyba do niej podzwonić troszeczkę. Pogawędka. Zobaczymy, czy to coś da, czy wasze relacje wzrosną wystarczająco. Czy my tutaj mamy szczura na podłodze? Ja bardzo proszę, koty, nie rozrzucać mi takich rzeczy. Dobra, ty sobie może ćwicz, aż ubijesz punkt. Teraz matkę budzimy. To ty płaczesz? Oj, 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 oj. Jeszcze nie chcesz zmienić pieluszki? Damy chyba kolejną butelkę. Tak trudno wyczuć. Aha, zapomniałam. Jezus Maria, ja zapomniałam, że w The Sims 3 tutaj są te normalnie wskaźniki pokazane. Tak się przyzwyczaiłam do The Sims 2, że zapomniałam o tym totalnie. A tutaj widać wyraźnie, co one potrzebują. Tu jest ważne, żeby on sobie wybił ten punkt, więc... Okej. Jak ci idzie z tą koleżanką? No... Tak sobie, szczerze mówiąc? Może potem ją zaprosisz? Zobaczę, czy... dam radę. Czy ty masz coś śmierdzącego w poszerzeniu? Nie. A ty już lekcję odrobiłeś? Odrobiłeś, cwaniaczku. Widzę, że się świetnie tam bawisz. Spoko. A ty masz jakichś kolegów? Niezbyt. Z siostrą byś sobie poprawił relację. Z
Mam koleżankę kontakt, ale lepiej ją zaprośmy. Jeden telefon, a potem ją zaprośmy. Mam nadzieję, że przyjdzie. The Sims 3 raczej przychodzą. To nie jest tak jak The Sims 2, że są niechętni, jak się mało znamy. O proszę, jak ci się ładnie spełniło. To może się z siostrą i jej koleżanką pobawisz, o. Jest to jakaś opcja. No już, Dzidzia. Dzidzia ogarnięte, to idziemy jeść, matka. O, widzę, że nam pokojówka sprzątnęła nasze gorące napoje, więc no, szkoda. A ty w ogóle byś się przebrała, dziecku, też? Jak już masz przyjmować tą koleżankę, to wiesz... Załóż sobie to drugie. No, a ty sobie będziesz malował, widzę. Chciałeś gitarę, ale widzę, że już ci to zniknęło, więc trudno. A w niedzielę robimy urodziny dzieciakom. Zobaczymy, co z nich wyrasta. Dużo będzie w tym odcinku, wiem. Poród, urodziny i drugie urodziny, no ale tak się złożyło. O nie, jednak, a jednak jest trudno. Dobra, nieważne, spędzisz czas z bratem po prostu. Tutaj widzę, już kończymy obraz malować. O, 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 mamy pragnienie życiowe. Zostać mistrzem umiejętności malowania oraz opanować grę na gitarze. I muszę powiedzieć, że mi się to pragnienie też podoba. I ja mu to zaznaczę. Przynajmniej nie będę miała potem problemu z wybraniem. Co to? Rzadkie pierwiastki? No w sumie czemu nie? Rozmawiajcie o śniegu, tak? To jest zawsze fascynujące. Opowiedz mu śmieszną historię. I dobra, na razie styknie. Tutaj widzę, że mamusia przyszła do synusia. Tutaj go troszeczkę pobawić. A może byś tak go nakarmiła? No proszę bardzo, nakarm, wyściskaj. A wam jak idzie? Powoli widzę. W sumie co możecie jeszcze do tego porobić? Natasza wykonała najwspanialszą rzeźbę na lekcji plastyki. Tamtasza to ta koleżanka, z którą próbowała się zaprzyjaźnić? Tak myślałam. Widzicie, ona jest bardzo miłą Simką, chwali koleżanki. O nie, zwierzak się wydostał i uciekł w świat. O nie. Trudno. Tak myślałam. Nie mam czasu teraz, żeby po prostu niestety zajmować się zwierzaczkami. A chciałam, żebyś w sumie miał takiego zwierzaczka. Ale koty na pewno coś jeszcze złapią. Więc tu nie ma problemu. Na przyszły odcinek coś spróbuję mu załatwić. O. I szybko do spania. A wy w ogóle... O Jezu, wy też jesteście dosyć w kiepskim stanie. Przez to, że tak was próbowałam zaprzyjaźniać i w ogóle... No ale kurczę, macie jedną toaletę tylko w domu. Ludzie, użyj prysznic i spać. Nie żeby coś, ale ten jeż nam tutaj biega. Więc... Dobra, on sobie może go złapać z powrotem. Schwytaj. Dobra, on biega po całym mieszkanku. Co możesz z nim zrobić? Możesz się z nim pobawić. Dla niego pod oknem. Wyrzuciłem tylko tą walizkę na dwór, ale to tam szczegół. Włożymy go tutaj i zaraz nakarmimy od razu. Trzeba pamiętać teraz, żeby go karmić, oczywiście. A ten sobie śpi, ale on jest strasznie... Ej, co mu jest? Głodny i towarzystwo, dobra. Już mama idzie. Szybko. I ogólnie to tak. Niby tutaj jeszcze jeden dzień został. No ale chyba o 18 to i tak się zmieni. Więc co za różnica. Mamy musi odespać. O. Bawić się z gryzaniem. Dobrze. Cheryl ma urodziny. O Jezus, jeszcze Cheryl ma urodziny. No niemożliwe. O ja, no dobra, to chyba małym zrobimy urodziny jutro. Ojciec też głodny wstał. W samą porę matka zrobiła śniadanko, więc proszę bardzo. Proszę się częstować. Ona się już poczęstowała, widzę. Ty też, moja droga, chodź, bo ty jesteś strasznie głodna. Co jest temu małemu? Higiena. Zaraz będzie trzeba... przebierać dzieci, więc proszę zajadać. I szybko do kibla skorzystaj. Weź prysz...
Nic i robimy ci urodziny. Mały, jest 11, wstawaj. Wstawaj z rana, możesz się pobawić ze swoim jeżykiem. W ogóle nie mamy dla niego imienia, musimy go jakoś nazwać. Może coś wymyślę, zobaczymy. Najpierw się z nim pobaw, potem sobie o, skorzystaj. Weź szybki prysznic. Myślę, że dobrym sposobem jest zapraszanie dużo gości na urodziny, bo przynajmniej zjadają cały tort i potem nie leży to wszystko w lodówce, więc spoko. Uff, po prostu jest tu co robić. Widzę, że ojciec się poczuwa. Poszedł nakarmić dziecko. Czy wszystkie są godne? Tak, więc w sumie możesz też wziąć tą drugą. Zawsze w dwójkę to lepiej idzie. A jak w ogóle wasze relacje z tymi trojaczkami? O, tylko z jedną masz taką dobrą relację, a pozostałe nie, też są dobrze, już myślałam, że... A ty chłopie śpisz, tak? Ten ciebie ważniejszy syn. Tak, bo on chyba ma tą cechę, tak? Śpioch. Tak, dlatego on tak śpi. Dobra, to niech śpi i super. No, podejdź teraz tu. Kotki widzę się sobą zajęły, więc uff, całe szczęście. Widziałam, że coś też złapały, czym się wydawało. Nie, pewnie im pouciekało z poszerzenia, więc... O, goście przyszli. Więc spoczko. Cheryl, idziesz? O, tu jeszcze jesteś. Jej! Cheryl będzie dorosła. A ten śpi, niezrażony samotnością i głodem. Ale jednak... troszkę go nakarmimy, wyściskamy, pobawimy się. Kobiety chyba też mogą mieć kryzys, co? Znowu, te głupie włosy się zmieniają, no. Ale widzę, że oni bardzo fajnie wszystko znieśli, więc... A jednak nie. Cheryl ma kryzys wieku średniego. Świetnie. Jestem bardzo ciekawa jej pragnień. Naprawdę. Ale nie widzę. A, widzę, że ktoś rozkręca tę imprezę. Boże, Cheryl w tej kitce wygląda okropnie. A oni tam wszyscy się zbagowali, czy co? Weź sobie, zmień wygląd. A, przyszła ta twoja koleżanka. Nie widzę jej. Ej, może stoi przed drzwiami, nie? No pewnie. Powitaj. O, wiesz, na jakiejś okazji możemy spróbować poznać kogoś, zobaczymy. No i co z tymi włosami? No. Wspaniałe przyjęcie, dobra, idźcie sobie już wszyscy, bo tutaj już mam dobrze ludzi. Mam dosyć. Te imprezy. Chociaż no może udałoby się kogoś tam przyjąć do dotacji, ale... ty za bardzo się z nimi nie znasz. Co tam masz? Chcę cię poznać. A złóż raport. No dobra, kimkolwiek on jest, to możemy pogadać. Ale tutaj nam dzieci płaczą, więc ojciec wręcz pójdzie może. Aby je wyściskać. Chcemy od razu też można nakarmić. Ty ją też odłóż. No i co? Robimy te urodziny tym dzieciom. Tak na koniec. Już zobaczymy, co z nich powyrasta. Widzicie? Torta nie ma. A teraz niestety tort będzie, bo... Bo nie ma gości i został tylko syf w ogóle po tych gościach, nie? O, umiarkowany sukces. Mi się wydawało, że wszyscy byli bardzo zadowoleni, więc... Dobra, jedno z głowy. O, i widzę, że ma własny po mamie. Dobra,
nauczyć ją chodzić. Wszystkiego ją nauczysz, kochana. Jak jutro dzieciaki pójdą do szkoły, ojciec do roboty, to będziesz miał dużo czasu. On nie wziął tej charyzmy, więc ciężko będzie. Który to w ogóle poziom swojej kariery? Piąty. Naprawdę ciężko ogarnąć tyle dzieci i jeszcze karierę Simów. Naprawdę to nie jest łatwe. Oni już są tutaj pozmęczeni tacy. Jeszcze tego wkładę do końca. O, tutaj mamy ciemne włoski. Nie weź kawałek, tylko halo, urodziny jeszcze Hortensji. Chyba nie mogę. Może sama pójdzie? Jakaś matka by po nią przyszła, coś ten? Ona chyba została u nas, bo... Nie wiem. Bo te urodziny i wszystko, nie wiem. Idź się umyj i spać. Ty też, dziecko. Zostaw te urodziny. Do klopa i spać. No. Wszyscy idą, moi drodzy, spać. Ja tutaj ogarnę ich, jeszcze te dzieci, żeby powkładać je do spania i... No i co, moi drodzy, będę kończyć. Mam nadzieję, że odcinek wam się podobał. Dużo się dzisiaj działo, dużo się wydarzyło. No, ale idziemy do przodu. Mamy już prędkę dzieci, więc tylko zostało je wychować i będzie super. Także cóż, dziękuję wam serdecznie za uwagę i do usłyszenia w kolejnych odcinkach. Trzymajcie się ciepło i pa, pa!